Witamy serdecznie. Mamy mały suplement do naszego nagrania Wiedza Kafe odcinka na temat wody. Otóż dostaliśmy bardzo interesującego maila od naszego widza, właściwie widzki, pani Urszuli. Jacku, chciałbym, żebyś skomentował, bo to jest bardzo budujący przykład i ta korelacja pomiędzy czasem, kiedy zgraliśmy, a kiedy otrzymaliśmy, była wyjątkowa. No. Zacytuj, albo przedstaw tego maila. Mianowicie pani Urszula zaproponowała, żebyśmy, mając świadomość tego, że woda jest programowalna, zrobili taką intencję w formie modlitwy, czy zaprogramowania pozytywnych wibracji, pozytywnych intencji, takich budujących naszych uczuć, żebyśmy nad tą wodą odczynili właśnie taką właśnie intencję, nie wiem, modlitwę, tak to nazwijmy, a następnie tą wodę już taką z tą intencją, z tą informacją wylali do rzeki, jeziora, ewentualnie nawet podlali nią kwiaty, bo wiadomo, że woda krąży w powietrzu i w obiegu przyrody wróci do nas. Co ty myślisz o tym pomyśle? Ja uważam, że to jest doskonały pomysł. Popatrzcie, nasi drodzy widzowie, wiemy o tym, że konstrukcja wody jest wszechobecna na naszej planecie. My jesteśmy złożeni z wody. Właściwie gdybyśmy się tak dokładnie przyjrzeli, to nie potrafimy rozróżnić, z czego my jesteśmy zbudowani, z której wody, czy pił ją ktoś kilkanaście wieków temu, czy kilkaset wieków temu. Być może dinozaur, a może kto inny, a może pies kot. Przelatywaliśmy wielokrotnie przez rośliny, wzdłuż tych włókienek, aż do liści. Parowaliśmy i zamarzaliśmy. To wszystko krąży w przyrodzie. Cała nasza przyroda jest oparta na właśnie wodzie. Chociaż ja się żachnąłem w tej chwili, dlatego że to nie jest warunek niezbędny w kosmosie, ale akurat tak się złożyło, że na Ziemi zaistniała woda, najcudowniejsza substancja, która jest nośnikiem pamięci. Nie wiemy, co w tej chwili z tą pamięcią się będzie działo, bo odkrywa się nowy pokład tej pamięci w postaci rozmarzniętych lodowców. Nie wiemy, co wpływa do naszych oceanów i prędzej czy później dotrze do nas. Natomiast wiemy, co by wpłynęło, gdybyśmy my tą wodę zaprogramowali. W szklance, w wiadrze, jak proponuje nasza słuchawka, to nie ma znaczenia. Co prawda mam wątpliwości, czy wylewając ją do rzek słodkiej wody, czy my akurat pobieramy wodę do naszych kranów z tych rzek, bo raczej z tego co wiem, w większości to są odwierty głębinowe, ale ona na pewno się przedostanie. Pamiętamy nasze programy, kiedy mówiliśmy, że na starcie siłowe nas nie stać systemem, że on jest za mocno uzbrojony i że raczej te rozwiązania nie wchodzą w grę, że wprowadzenie systemu miłości byłoby lepszym rozwiązaniem. Więc jeżeli możemy go robić poprzez medytację, poprzez programowanie przestrzeni, poprzez wyciszenie, czy też ćwiczenia Corrado Malangi, które przedstawiłem, i wnioski z tego ćwiczenia i prośbę o interwencję naszych dusz, to dlaczego by nie wspomóc tych działań poprzez programowanie wody? Jeżeli ktoś do tej pory nie słyszał o tym i chciałby zobaczyć, dowiedzieć się więcej, zdobyć jakieś informacje, to polecamy oczywiście pana Emoto, który nagrał film na YouTubie Woda Wielka Tajemnica, chyba tak to się nazywa. Raczej tak. Ponadgodzinny film, w którym przedstawia swoje doświadczenia, w jaki sposób jest programowana woda i co ona wnosi do naszego życia. Jeżeli my masowo, mam nadzieję, że masowo, no bo powiedzmy, że 20% z naszego całego społeczeństwa jest takich ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, albo nie mają zaufania do systemu, albo przebudzili się, albo jeszcze chwilkę potrzebują. Więc obejrzyjcie sobie ten film, jak to działa.
względnie możecie kupić pierwszą część książki pana Janusza Dąbrowskiego, który dokonał bardzo dobrej kompilacji na temat wody. Przeczytać, przekonać się, sprawdzić, jeżeli potrzebujecie sprawdzać, bo to są wiadomości ze świata naukowego, tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Ten tytuł Woda, wielka tajemnica, to on jest taki bardziej pozorny. Właściwie to już wszystko jest odkryte. No i teraz, jeżeli my chcielibyśmy wprowadzić nowy algorytm do poskładania nowej rzeczywistości, a wiemy, że my składamy się fizycznie z wody, tamci ludzie, tamte istoty również potrzebują tej wody, bo ją piją i też z niej się składają. Wszystkie rośliny, które no powiedzmy, że powinny być dla nas dobre, no ale wiemy o tym GMO słynnym. Jeżeli one dostaną taki program, no to dla nas jest to tylko i wyłącznie działanie pokojowe i ku rozwojowi. Oczywiście, że efekt nie będzie od razu, chociaż muszę pochwalić się, że zrobiłem tego rodzaju doświadczenie. Otóż zasiałem swego czasu z materiału GMO, z kukurydzy dokładnie, no taką drobną plantację. Drobną, bo tam mi się udało skiełkować 19 roślin, 19 tych traw kukurydzy. Zaznaczam, że to był materiał wzięty z pola, który był zaprawiony, który był zakontraktowany, czyli typowe GMO. I otóż podlewałem to wodą strukturyzowaną, którą czy ja programowałem? No siłą rzeczy, że byłem koło niej, to programowałem ją. W moim domu nigdy nie było, no, nigdy. Od pewnego czasu nie ma muzyki, nie ma w ogóle żadnych emiterów, ani telewizora, ani radia, ani też nie ma takiej muzyki, którą się puszcza, żeby sobie potańcować czy posłuchać. Więc nie programowała, na pewno nie była ta woda niezaprogramowana takimi ostrymi dźwiękami, które zresztą kiedyś lubiałem, ale to w tej chwili są inne czasy i inaczej postrzegam rzeczywistość. I podlewając tą plantację drobną, okazało się, że kukurydza wraca do swojej formy pierwotnej. W trzecim pokoleniu ta kukurydza zaczęła zamiast jednego owocnika na łodydze rodzić po 2-3 owocniki, a jedna z nich w ogóle się wykrzewiła, co mnie bardzo zdziwiło. Rozmawiając z genetykiem na ten temat, zapytałem go, co on na to. Nie zdradzę oczywiście imienia i nazwiska, ale powiedział mi po kilkugodzinnej rozmowie taką konkluzję. Gdybyśmy zostawili przyrodę taką, jak była pierwotnie, to w 5., 6. pokoleniu ona zacznie się odradzać i da sobie radę. Wróci wszystko do normy. Więc kochani, nie martwcie się. To wszystko będzie dobrze. Jesteśmy w stanie odzyskać nie tylko nasz naród, nasze ziemię, tylko naszą planetę. Potraktujmy się jak ludzie, jak mieszkańcy wielkiej planety. I jeżeli będziemy, ponieważ, dlaczego podaję w ogóle przykład roślin? No bo one głównie potrzebują wody i paru minerałów. Jeżeli my wprowadzimy tą wodę z naszą intencją, z intencją miłości, z intencją odbudowy naszego społeczeństwa, to ta intencja na pewno tam się dostanie. W ten czy w inny sposób. Czy do roślin, czy do wód gruntowych, czy do wód pitnych, chociaż tu, jak wspomniałem, mam pewną wątpliwość, a jeśli nie, to dostanie się na pewno jako para wodna. Ona się gdzieś tam skropli, spadnie w postaci deszczu. Tak, te praktyki róbmy. I teraz chciałbym też, bez w ogóle żadnego wątku reklamowego, ale wspomnieć o wielkim naukowcu polskim, o panu Marku Mokwińskim, który taką wodę poprzez jej plazmowanie strukturyzuje i przygotowuje do programowania. Ta plantacja była podlewana dokładnie tą wodą, którą od niego dostałem.
Ja tą wodę, ja tej wody używałem na sobie, używałem również na roślinach i wiem, że to działa. To nie jest tak, że to są jakieś wymyślone bajki. Ja podobnie jak pan Emoto, wykonałem co prawda dużo mniej doświadczeń. I w krótszym czasie zajmowałem się tym niż on. Niemniej jednak, więc ja nie tylko tą teorię poznałem, te wszystkie wspaniałe kompilacje ludzi, którzy napracowali się, żeby to zrobić, tylko ja wykonałem te doświadczenia i takie miałem efekty, więc zachęcam do tego, żeby to zrobić, żeby się przekonać, żeby nie wierzyć, żeby wykonać doświadczenie, wejść tą empirię i stwierdzić tak, to działa. Skoro to działa, a mi zależy na mojej planecie, na moim kraju, na tym, żeby był pokój, żeby zaistniało, żeby zaistniał szacunek między ludźmi, to proszę ten program wprowadzić do wody i wlać to tam, gdzie chcecie. Co więcej, myślę nawet, że wlanie go do kanalizacji w zupełności wystarczy. Ona i tak tam będzie. Oczywiście kanalizacja nie jest najlepszym rozwiązaniem, natomiast rośliny, wystawienie tego na przykład na talerzu, żeby jak największa powierzchnia parowania była na zewnątrz, żeby to się dostało do naszego powietrza, to są metody, których nasi ciemiężyciele nie przewidzieli, że my je znamy w ogóle, że my się tym zainteresujemy. Przeciwnie, oni liczą na naszą ignorancję, że to jest za proste, że to jest zbyt proste, żeby tym sposobem wygrać. I oni ignorują naszą siłę, siłę naszych umysłów, serc, naszej miłości, a być może nawet takich rozwiązań. Więc w odpowiedzi na tego maila ja to zrobię, po prostu ja to zrobię. Ja wiem, że to działa, więc to zrobię. Ja też. A pan Marek Mokwiński swego czasu z tą swoją wodą strukturyzowaną jeździł po różnych miejscach Polski i rozlewał ją właśnie tym sposobem. Dlatego cieszę się, że ktoś to zauważył, nie wiedząc o tym. Marku, ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja wiem, że nie masz czasu oglądać moich programów, ale bardzo ci dziękuję za wiedzę i za to, co zrobiłeś dla tej planety, bo jestem mega wzruszony w ogóle. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ po pierwsze trzeba było zrobić to urządzenie, to jest kosztowne. Zużyć ten prąd, który jest kosztowny w produkcji tej wody. On jeszcze wsadził to w swój bagażnik, zalał za swoje pieniądze paliwo, jeździł po kraju i robił dokładnie to, co proponuje nasza słuchaczka. Dasz wiarę? Gościu po prostu jest po naszej stronie. Więc jeżeli możecie to robić, róbcie to. Zróbmy wszystko, co jest możliwe. Wykorzystajmy absolutnie każde narzędzie do tego, żeby zasiać tą miłość, szacunek i żeby w końcu zobaczyć w sobie i w innym człowieka. Czyli wychodzi na to, że wprowadzamy tak zwaną nową dziedzinę, jeśli chodzi o rozgrywki z Matrixem, czyli partyzantkę energetyczną. Absolutnie tak. Zalecam, polecam i stosuję. Dziękujemy bardzo, panie Urszulo, za pomysł, inspirację i tak jak pani widzi, mówisz masz. Dziękujemy bardzo. Proszę. Za uwagę. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia.